Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, Dariusz Pogorzelski. Witam Państwa i zapraszam na program Polski Punkt Widzenia. Dzisiejszego wieczoru gościem naszego programu jest pan profesor Władysław Mielczarski, Politechnika Łódzka, Instytut Elektroenergetyki. Dobry wieczór, panie profesorze, szczęść Boże. Szczęść Boże, dobry wieczór. A będziemy dzisiaj rozmawiać o szczycie klimatycznym w Wielkiej Brytanii. Właśnie ten szczyt klimatyczny COP26 trwa. No i śledząc doniesienia z tego spotkania, można wyciągnąć jeden wniosek. Otóż panuje powszechna zgoda uczestników spotkania, że klimat nam się ociepla. Grozi nam więc katastrofa klimatyczna i aby jej uniknąć, należy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Głównie chodzi o dwutlenek węgla i metan. Panie profesorze, chyba światowi przywódcy, włącznie z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Królową Brytyjską, no nie mylą się co do tak poważnych zagrożeń. No wie pan, jeśli chodzi o mylenie się, to politycy z reguły się mylą. A szczególnie, że mówią jedno, a robią drugie, co jest bardzo ciekawe. Ale ja powiem panu, że naukowcy też się mylą i to bardzo dużo. Rozmawialiśmy tu przed programem, że 500 lat temu był powszechny konsensus naukowy, że Słońce obraca się wokół Ziemi, prawda? A tych opornych, którzy w to nie wierzyli, tam jak na przykład Galileusz, to wtrącali do więzienia. Giordano Bruno, następny z tych uczonych, został spalony na stosie. Także wszyscy się mylą. Wszyscy się mylą, ale nauka ma to do siebie, że ona zawsze podważa wszystkie prawdy takie, które znamy. Nie ma w nauce żadnego konsensusu. Nie ma prawdy, nie ma dowodów, tylko są hipotezy, które trzeba cały czas weryfikować. No właśnie, panie profesorze, czy w świecie nauki, we współczesnym świecie nauki, toczy się dyskusja nad prawdziwością tezy o ociepleniu klimatu i skutkami tego ocieplenia? Czy to jest temat tabu? No jest raczej temat tabu, po prostu narzucony została jedna narracja. I ta narracja wynika przede wszystkim z relacji biznesowych. Na ociepleniu, na tym globalnym ociepleniu świetnie się zarabia. Zresztą jak pan wie, zawsze się świetnie zarabiało na końcu świata. W średniowieczu na przykład sprzedawano odpusty, bo miał przyjść koniec świata. I w związku z tym ta narracja się zdominowała wszystko, ale za tym stoi biznes. I to wielki biznes, z którym my tu w Polsce też mamy do czynienia. Panie profesorze, no właśnie wielki biznes, czyli kto? No mówi się, że potęgi technologiczne, komputerowe inwestują duże pieniądze właśnie w te nowe technologie wytwarzające energię zieloną. Czy to one głównie, te koncerny, na tym zarabiają? Nie, te koncerny komputerowe nie. One uprawiają to coś, co się nazywa greenwashing. Czyli to jest takie, było kiedyś przysłowie, robienie wody z mózgu. Czyli to mniej więcej jest to samo, tylko ta woda teraz jest zielona. Czyli tam robimy to i to jest kwestia sprzedawania. Natomiast naprawdę zarabiają na tym firmy, głównie z Europy Zachodniej, to znaczy z Niemiec, Danii, Holandii, prawda, inne, które sprzedają wiatraki, które sprzedają, powiedzmy, wyposażenia do źródeł odnawialnych. Oni inne na tym zarabiają olbrzymie pieniądze. Panie profesorze, podczas tych dzisiejszych dyskusji, no, tych dyskusji, które trwają już od kilku dni w Glasgow, właśnie podnosi się sprawy technologii. Są takie deklaracje ze strony polityków, części ekspertów, że właśnie poprzez rozwój nowych technologii będzie więcej miejsc pracy, będzie rozwój myśli technologicznej, powstają nowe fabryki i tak dalej, i tak dalej. Czy to rzeczywiście będą realne pożytki płynące właśnie z tej polityki klimatycznej, czy to może jest jakaś pułapka? Znaczy to jest pułapka i to wielka pułapka. Z jakiego powodu? Myśmy się uzależnili jako społeczeństwo i gospodarka również nasza od energii elektrycznej. I ta energia elektryczna, żebyśmy my w stanie byli funkcjonować jako społeczeństwa, musi być dostarczana 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, bez przerwy. I teraz możemy się zastanowić, jakie technologie, jakie elektrownie mogą nam wyprodukować w sposób ciągły tą energię. I są tylko trzy typy elektrowni. To jest elektrownia węglowa, elektrownia gazowa, elektrownia atomowa. Żadne inne nie są w stanie pracować w sposób ciągły. Jaką my mamy sytuację? Atomu nie mamy,
Gazu, jak wiadomo, coraz bardziej brakuje i zostaje nam węgiel. Jeżeli odejdziemy od węgla, to popełnimy samobójstwo. Po prostu i dlatego w pewnym momencie ta cała spirala musi się zatrzymać. No ale właśnie węgiel jest najbardziej prześladowanym, że tak powiem, źródłem energii, bo jest cała polityka stosowana dekarbonizacji, czyli odejścia od węgla. Jest wywierana presja na poszczególne kraje, aby jak najszybciej zakończyć wydobycie, nie mówiąc już o jakimkolwiek korzystaniu z węgla, jeśli chodzi o energetykę. Panie profesorze, taka polityka jest głównie w Europie. Tymczasem Chiny, wiemy, czy inne państwa azjatyckie, jak Indonezja bodajże, planują w najbliższych latach wybudować kilkadziesiąt, jak nie kilkaset elektrowni na węgiel. To jak Europa wygląda na tle tej polityki azjatyckiej chociażby? Jest dobry pan tu przykład dał, panie redaktorze, bo działania w Europie nie mają sensu. Cała Europa, wszystkie gospodarki emitują tylko 8% dwutlenku węgla. Mhm. Więc jeżeli my nawet byśmy zredukowali o połowę, to jest 4%. Reszta to są Chiny, Indie, Brazylia i inne kraje. I w związku z tym, jeżeli jest taki szczyt klimatyczny i tam nie ma Chin, nie ma Brazylii, nie ma Rosji, to po prostu cały ten szczyt jest bezskuteczny. Porozmawiają troszeczkę, zrobią ten greenwashing i się rozjadą do domu, będzie to samo. Zresztą, wie pan, na tym samym szczycie, ten sam szczyt powoduje olbrzymie emisje. Proszę zobaczyć, leciały setki samolotów. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyjechał w kolumnie 85 samochodów. Ile tego dwutlenku węgla jest emitowane w związku z tym szczytem? Gdyby no jeszcze ktoś przyjechał na rowerze, to rozumiał, albo łódką przywiosłował ze Szwecji, jak ta dziewczynka Greta. Ale jeszcze, panie profesorze, wyobraża pan sobie prezydenta Stanów Zjednoczonych na rowerze? Zwłaszcza z Ameryki do Wielkiej Brytanii. Niemożliwe. No wie pan, ale premiera, powiedzmy, premiera Danii też sobie wyobraża. No tak. Panie profesorze, właśnie ten szczyt, padają kolejne deklaracje, podpisywane są najrozmaitsze porozumienia. No i dzisiaj między innymi 40 państw podpisało taki plan przyspieszenia rozwoju czystych technologii, które mają być przystępne cenowo. No i w tymże planie określono 5 celów. I pierwszy z tych celów mówi, że czysta energia ma stać się do 2030 roku najbardziej przystępną i niezawodną opcją na całym świecie. Co pan, jako elektroenergetyk o tym powie? Więc wie pan, jeżeli byśmy przyjęli, że czysta energia to jest taka energia, przy której wytwarzaniu nie emituje się dwutlenku węgla, to jest to kompletna bzdura. No ale to mówią, to podpisują politycy, przywódcy 40 państw, panie profesorze, na szczycie, na którym interesuje się cały świat. Media od rana do nocy mówią, jakie tam padają deklaracje, zapowiedzi, jakie są wystąpienia, co się dzieje, kto przychodzi, kto wchodzi i tak dalej. Ale panie redaktorze, protokół z Kioto, który był początkiem tych szczytów klimatycznych, to jest połowa lat 90., czyli od 25 lat to się mówi. Mówi. Ale prawa fizyki są nieubłagalne. Jeszcze raz powtarzam, są trzy technologie, które są w stanie zapewnić egzystencję dzisiejszemu współczesnemu społeczeństwu. To jest węgiel, to jest gaz i to jest atom. Wszystko inne może być tylko dodatkiem, zresztą szalenie kosztownym dodatkiem. To jest taki wiatr do kożuchy. Chyba o tym się przekonali w tym roku Niemcy, bo jak podaje niemiecki urząd statystyczny, w pierwszym półroczu tego roku głównym źródłem energii była energia pochodząca z węgla właśnie, a nie energia wiatrowa. A to powód taki był, że mniej wiało w pierwszym półroczu tego roku i takie oto skutki. No ale mimo takich doświadczeń, Niemcy są krajem wiodącym w tej strategii klimatycznej i one wywierają dużą presję na politykę, między innymi Komisji Europejskiej, aby zaostrzać te wymogi klimatyczne i przygotować kolejne bardzo restrykcyjne programy ochrony klimatu.
To znaczy, jeśli chodzi o Niemcy, to u nich polityka jest dwutorowa. Jest w warstwie werbalnej, oczywiście jesteśmy najbardziej zieloni, i w warstwie realnej, gdzie mają olbrzymie kopalnie węgla brunatnego, mają elektrownię węgla kamiennego. Niedawno uruchomili w tym roku na wiosnę jedną z największych elektrowni węglowych, Datteln 4, więc oni po prostu pewne rzeczy deklarują. Dlaczego im tak bardzo zależy na tym, żeby było, powiedzmy, wchodziły te technologie odnawialne? Dlatego, że sami produkują wiatraki i olbrzymie wyposażenie do wiatraków. Mhm. Oczywiście panele fotowoltaiczne produkuje głównie Azja, ale na licencji europejskiej, więc z każdego panelu prawdopodobnie połowa wraca do Europy. Więc to nie jest kwestia jakiejś nawet ideologii, to jest kwestia biznesu. To jest po prostu biznes. A panie profesorze, dlaczego jakby ta technologia fotowoltaiczna i produkcja energii ze słońca też jest tak bardzo zawodna? No wiemy, że jak świeci, to się produkuje, no ale chyba są prace nad tym, żeby stworzyć takiego rodzaju sposoby przechowywania tej energii, że na ten czas, kiedy jest mniej słońca, a więcej chmur, to ta skumulowana energia mogłaby być wtedy wykorzystywana. Panie redaktorze, to tylko takie kilka liczb, ale wydaje mi się, że ważnych. My w roku mamy 8760 godzin, prawda? Czyli prawie 9000. Panele fotowoltaiczne działają przez 1000 godzin, prawda? Wiatrak na lądzie 2300, na morzu 3,5. A gdzie reszta? Gdzie jest reszta? Tego nigdy nie będzie. Natomiast jeśli chodzi o magazynowanie energii elektrycznej, to jest to niemożliwe z punktu widzenia fizycznego. Już 100 lat temu Einstein mówi, że energii elektrycznej nie można magazynować, bo energia elektryczna to jest ruch elektronów, a ruchu nie można zmagazynować. Możemy magazynować pośrednio, na przykład jak w akumulatorach litowo-jonowych, ale to są niewielkie ilości. Magazyny mocy, które są na świecie, to są na 3-4 godziny, nie więcej. A co reszta? A noc trwa, jak teraz, prawie 12 godzin więcej. Panie profesorze, wielkie nadzieje są związane także z niskoemisyjnym wodorem albo zielonym wodorem. Czy to też jest złudne nadzieje? Czy to są złudne nadzieje? Czy może jakaś realna szansa na właśnie skorzystanie z tej niskoemisyjnej energii? No, to jest bardzo złudna nadzieja. My znamy wodór jako inżynierowie, powiedzmy, od 200 lat. Od 150 lat poznaliśmy już bardzo szczegółowo. Co 50 lat temu ukazał się w Anglii taki artykuł opisujący cechy, czyli wady wodoru. Przede wszystkim wodór jest bardzo trudno przechowywać. On ucieka. Gdybyśmy na przykład wodór napompowali do baku samochodu, to po godzinie by tam nie było, bo po prostu on jest tak małe cząstki, że przenikają przez wszystko. Wodór bardzo trudno się przesyła, a przede wszystkim to on się spala w sposób wybuchowy. To znaczy w ten sposób, że gdybyśmy do kuchenki takiej elektrycznej zamiast gazu dostarczyli wodór i zapalili, to byłby wybuch, który poszedł w stronę sufitu, ale drugie, ogień by się cofnął w przewody i by się spalił. Pierwsza turbina wodorowa została zbudowana w 1936 roku. Po roku prób zaprzestano dalszych działań. No i do tej pory nic się nie zmieniło. Także myślę, że to jest złudna nadzieja. Fizyki nie oszukamy. Wodór ma określone właściwości i nie zmienimy fizyki. No tak, ale to wielu przedstawicieli świata polityki, ale także biznesu, no o tym mówią, że jest to pierwiastek, który spełnia wiele parametrów, które mogą być zastosowane w energetyce. Między innymi tak mówi prezes Towarowej Giełdy Energii, pan Piotr Zawistowski, dla portalu Energetyka 24. No wie pan, no, różne rzeczy się mówi. No, wybaczmy panu prezesowi, który nie jest inżynierem, że takie rzeczy wygodnie. Panie profesorze, na koniec chciałem jeszcze zapytać o dwa takie obszary, którymi dzisiaj zajmowano się na tym szczycie. Między innymi przyjęto, że do 2030 roku w stosunku do 2020 będzie znacząca redukcja emisji metanu. Co to tak naprawdę oznacza dla światowej gospodarki, w tym dla gospodarki polskiej? No, przede wszystkim metan się wydziela w różny sposób, na przykład wydobyciu węgla, ale metan to jest również przy fermentacji takiego rodzaju, to jest hodowla zwierząt. No, być może no,
ograniczymy na przykład hodowlę zwierząt, zaczniemy być wegetarianami. No być może, ale to w tym kierunku trzeba by iść. Ja nie jestem tutaj specjalistą od gospodarki takiej rolnej. Uważam, że to jest bardzo trudno. Ale panie redaktorze, ponieważ już kończymy, to ja chciałem jedną rzecz tak ilustrująco pokazać, bo mówiłem cały czas o pieniądzach i biznesie. Proszę zobaczyć, w Polsce w zeszłym roku została podjęta ustawa, że mamy budować wiatraki morskie. Na to z pieniędzy nas jako konsumentów energii pójść zostanie wydane 90 miliardów złotych w ciągu do 2030 roku. 90 miliardów. To jest dwa razy tyle, co roczny program 500+. I co się stanie z tymi pieniędzmi? One pójdą do Danii, pójdą do Norwegii, pójdą do Niemiec, bo tam kupimy te wiatraki. My po prostu ani potrafimy ich produkować, ani nie potrafimy nawet ich instalować, czy obsługiwać. Po prostu olbrzymie pieniądze płyną z takich krajów jak Polska, które są przymuszane do tych nowych technologii, do krajów, które miały takie szczęście historyczne, że są bardziej rozwinięte, opanowały te technologie, a my za to wszystko płacimy. Także proszę zobaczyć naprawdę, że to jest walka o wielkie pieniądze, o miliardy. Ja mówiłem o 90 miliardach do 2030, kolejne zostanie wydane do 2035. Więc nawet jeżeli dostaniemy jakieś pieniądze na jakąś sprawiedliwą transformację, w cudzysłowie sprawiedliwą, to mogę państwu zaręczyć, że większość tych pieniędzy z powrotem popłynie za naszą zachodnią granicę. Panie profesorze, a energetyka atomowa, też nic się w tym obszarze właściwie nie dzieje. No teraz był pan prezydent Andrzej Duda we Francji, rozmawiał z panem prezydentem Macronem, no i tam był poruszany temat energetyki, w tym też mówiono o możliwości zakupu technologii budowy elektrowni atomowej we Francji. To jest jakaś szansa i właściwie gdzie my powinniśmy taką technologię kupić w pana opinii? To znaczy są dwie rzeczy. Technologia atomowa polegająca na rozkładzie uranu, to już jest przeszłość. Być może uda nam się opanować, ale to jest okres 100, może 200 lat, tak zwaną fuzję polegającą na łączeniu atomów wodoru w atom helu. Natomiast co się dzieje w tej chwili? No w Stanach Zjednoczonych nie ma. W zasadzie nikt nie produkuje reaktorów jądrowych, ponieważ ich największa firma Westinghouse, ten dział, który produkował reaktory, splajtował, sprzedali licencję do Chin. Francja buduje trzy reaktory, właśnie dwa, które nie może skończyć. Jeden jest w Olkiluoto w Finlandii, zaczęli w 2005, miał być na 2012 gotowy, w dalszym ciągu jest w budowie, tak samo reaktor we Flamanville. Po prostu oni nie mają nawet zasobów, żeby to zrobić. Jeżeli byśmy zawarli umowy, nawet jeżeli byśmy mieli pieniądze, bo to jest potwornie drogie, to nas najwcześniej ten reaktor to jest po 2040 roku. A nam energii zacznie brakować za 5 lat. To jest po prostu... A Japonia, panie profesorze? Słucham? A Japonia? Japonia też ma swoją technologię, tak? Japonia ma technologię, tylko z tym, że dalej będą inwestować w węgiel. Japończycy doznali potężnej katastrofy. Proszę państwa, tam trwa w dalszym ciągu awaria. Od ponad 10 lat w Fukushimie trwa awaria, którą nie są w stanie, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Reaktory się stopiły, wydzielają ciepło. Żeby to ciepło zredukować, są polewane wodą. Tej wody już nie ma gdzie gromadzić, jest od września wypuszczana do oceanu. Skażona radioaktywna woda. I tak będzie przez ileś tysięcy lat. Więc w związku z tym naprawdę uważam, że branie elektrowni jądrowych to jest branie na siebie śmietnika atomowego. Jak kiedyś powiedziałem, to są tak niebezpieczne technologie, że wejście w technologie jądrowe to jest jak gra z diabłem, gdzie stawką jest nasze życie. Czyli panie profesorze, jedyną dla nas szansą jest tak naprawdę energia wytwarzana na węglu. Tak, i oczywiście częściowo gazu, ale jeżeli tak w jakiś sposób te dostawy gazu się poukładają, bo dzisiaj wszyscy wiedzą, że gaz zaczyna być bronią pewnego rodzaju ekonomiczno-politycznym. No tak, ale jak to powstrzymać to szaleństwo z tym ociepleniem klimatu? To jest rzeczywiście chyba bardzo trudne zadanie i myślę, że będziemy ponosili bardzo duże koszty tej idei, którą w tej chwili żyją politycy na całym świecie, no i wielki biznes. Panie profesorze, dziękuję bardzo za tę rozmowę, za udział w programie, a dzisiaj w Polskim Punkcie Widzenia gościł pan profesor Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej, z Instytutu Elektroenergetyki. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję z Panem Bogiem. Dziękuję Państwu za uwagę. Polski Punkt Widzenia już jutro o godzinie 21:40 początek naszego spotkania. Teraz życzę Państwu dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia z Panem Bogiem.